jeszcze już po meczu Blue Stream TV, Katowice, Stadion Mosi, Rasnyka 27. Ze mną organizator pan Michał Elżbieciak i radny Katowic. I tak jest, witam serdecznie, Krzysztof Pieczyński. Panie Krzysztofie, karne, bronione, wywalczone, emocje, wysiłek. Jesteśmy już po, jest zwycięstwo. Jest, tak, tak, no w meczu się nie spociłem, ponieważ grałem, ale wszedłem na karne i jak widać, no trochę po to wyszło. Było co robić, no ale na szczęście z dobrym skutkiem i dzięki temu wygraliśmy. Warto było? Zdecydowanie warto było, no warto robić takie wydarzenia, tu ukłon dla Michała przede wszystkim za organizację tych wydarzeń, no bo szczytny cel i to jest najważniejsze, a widać jak to przyciąga publikę i też no, te środki, te pieniądze, które potrzebujemy, zbieramy na potrzebujących. Ja dzisiaj zadaję często takie pytanie, ponieważ to, że sportowcy są przygotowani do takich zmagań sportowych, wydaje się oczywiste, a te osoby i ci zawodnicy spoza świata sportowego, jak się przygotowywali do dzisiejszego meczu, w tym pan? Znaczy ja staram się cały czas być, ja od lat gram w piłkę, niestety kontuzje mi ostatnio to trochę w tym przeszkadzają, ale staram się być cały czas w ruchu, więc no drużyna się przygotowała, ja niestety z racji kontuzji nie mogłem być z chłopakami na każdym treningu, ale indywidualnie się przygotowywałem, przynajmniej żeby kondycyjnie to jakoś wytrzymać i myślę, że za dużo nie miałem tutaj, tylko te rzuty karne, no ale jednak przydało się treningi kondycyjne chociaż. Czyli z jednej strony wspieramy osobowością swoją, wysiłkiem, treningiem, ale miasto też wspiera. I oczywiście miasto wspiera jak najbardziej takie wydarzenia, no i po raz kolejny tutaj oddam hołdy Michowi, organizatorom, Ani Relich. Oczywiście zawsze mogą liczyć na miasto, wszelkie takie inicjatywy będziemy zawsze chętnie wspierać. Mamy piękne obiekty w Katowicach, jak widać, no i warto je wykorzystywać, pokazywać ludziom i robić takie eventy. To ja może dodam tak od siebie, żeby każde miasto miało tak wysportowanych radnych. No bardzo dziękuję, bardzo miło. No, tak jak mówię, no jestem w tym samorządzie katowickim 20 lat i 20 lat już gdzieś tam z chłopakami, z drużyną, choćby z panem wiceprezydentem Majoroną, który dzisiaj strzelił jedną z bramek. Gramy w tą piłkę w drużynie samorządowej, no i mimo już wieku, bo jesteśmy już trochę po 40, to jednak cały czas kopiemy i staramy się trzymać formy. Trzymamy kciuki za formę nie tylko waszą, ale i miasta Katowic. Panie Michale, to może tak podsumujmy, bo emocje były niesamowite, pogoda super, dopisała, impreza świetna, widownia nie chce opuszczać właściwie stadionu, bo ciągle tutaj jeszcze kręcą się gwiazdy i przedsiębiorcy, a jak organizator, kilka słów o tym, co tu się zadziało, jak emocje już po? Znaczy generalnie u nas emocje na pewno nie opadną jeszcze przez 15 dni, bo tyle będzie trwała jeszcze zbiórka. Ja dzisiaj wstając rano dostałem mnóstwo wiadomości, ale lipa, ale nie będzie pogody. Mówię, co wy gadacie, kurde, przecież jest zagwarantowane, podpisany był kontrakt z Górą na bardzo dużą karę, że jakby było inaczej, no to nasze konto musiało być zasilone dużą kwotą, więc byłem pewny na tą pogodę. I tak jak mówię, no, praca jeszcze przed nami jest przynajmniej 15 dni. Dzisiaj już, że tak powiem, będziemy świętować i dalej zdobywać środki na bankiecie. Mamy super rzeczy do licytacji, w tym też tutaj ukłon znowu w stronę Krzyśka, który załatwił nam dzisiaj koszulkę Lukasa Podolskiego i też to będziemy dzisiaj licytować podczas bankietu, także wiem, że to będą na pewno spore kwoty, bo na bankiecie będzie dużo przedsiębiorców i na to liczymy, że okaże mi się serce i wesprą jeszcze bardziej nasze akcje. Panie Michale, dzisiejsze wydarzenie super, emocje sięgały zenitu, pogoda dopisała, organizacyjnie też na wysokim poziomie. Jakie macie plany organizacyjne w kontekście tego typu wydarzeń na przyszłość? My tak naprawdę wywodzimy się z hokeja na lodzie i 16 grudnia będzie to trzeci mecz charytatywny w hokeju na lodzie w Katowicach, gdzie również przedsiębiorcy zmierzą się z hokejową reprezentacją artystów polskich. Podobna grupa jak piłkarska, tylko złożona bardziej z hokeistów. I również zapraszamy na ten event. 2 września zakończenie wakacji. Można powiedzieć, że dzisiaj otwieramy wakacje, a 2 września chcemy zrobić piknik rodzinny z turniejem dla dużych firm, dlatego żeby właśnie poznawać tutaj lokalne przedsiębiorstwa, ocieplać kontakty i pokazać przede wszystkim, że robimy dobrą robotę. Proszę Państwa, w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić Was na kolejne wydarzenia organizowane razem z Fundacją Wspieramy Marzenia i z panem Michałem i z miastem Katowice, tutaj reprezentacja miasta. Proszę Państwa, było cudownie, mnóstwo emocji, zdrowa rywalizacja w szczytnym celu. Katowice w takim razie pozdrawiają, zachęcają do odwiedzania w kolejnych miesiącach tego typu wydarzeń, a ja pozdrawiam serdecznie z Katowic, Dudziak Joanna, Blue Stream TV. Byliśmy specjalnie dla Was na żywo, razem z organizatorem, razem z miastem, razem ze wspaniałym wydarzeniem. Do zobaczenia wkrótce, pozdrawiam serdecznie.